Witam wszystkich, tu Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy w Kotor. Stanęliśmy przed tym ciężkim dylematem, czy zatruć rekina oraz niewątpliwie zniszczyć Kolto, czy może po prostu zniszczyć maszynerię wydobywczą i ocalić tym samym Kolto i pewnie rekina, który podobno ma odpłynąć po zniszczeniu tego ustrojstwa. Wiecie co? Zniszczymy maszynerię. Destroying the machinery will be better in the long run. We can't risk damaging the environment or the Kolto. You'll have to break into the computer on the harvesting machine and fiddle with the fuel injectors to get the tank pressure up to the point where the hydroleum will liquidize. Once the machinery is gone, the shark should leave. That won't work and you know it. We have to vent the toxin from the harvesting machine. Once the shark rany, is jaki dead, rdyko. We can get back to mining the Kolto. No, dobra, dobra. You know what you have to do. Tak, tak, wiem. Make the right choice. Tak, tak. Dobra, chyba dostaliśmy tylko toksynę. A, zresztą. Okej, zanim zaczniecie krzyczeć, czemu tak zrobiłem? A właśnie jeszcze przy okazji nie wspomniałem. W tych pomieszczeniach to są także prowadzące na dno morza. To jest chyba jakaś kolejna droga. To są jedyne drzwi na właśnie tą. Jak to się nazywało? Nizino, szczelino, coś w tym guście. Właśnie gdzie mamy iść teraz, po kawałek gwiezdnej mapy. Tam po prostu czekają nas, czeka nas jedna grupka selkatów oraz jakiś staw typu plazmowe miny, granaty i cała reszta. Już Firaxa czeka, kurde. O! No, chodź tutaj. Okej, tu gdzieś powinien być drugi, jasno. Spokojnie, już nabrałem doświadczenia w zabijaniu jednym uderzeniem sonicznym. No dobrze, dlaczego zdecydowałem się na zniszczenie maszynerii wydobywczej? Ponieważ to złe rozwiązanie, to zabicie rekina za pomocą toksyny jest dosyć kiepskie, powiedziałbym, oględnie zresztą mówiąc, ponieważ nie tylko zostajemy, znaczy po prostu jeśli to zrobimy, jeśli zatrujemy rekina, wtedy wszystkie ceny, to bardziej dla mnie się zwykle liczyło, wszystkie ceny medykamentów oraz stymulantów podrożeją w całej galaktyce, nie tylko na tej planecie, ponieważ Kolto było składnikiem tych wszystkich medykamentów oraz pochodnych tenże. I oraz, o ile pamiętam, także selkatowie, którzy zlecali nam jakieś zadania, nie będą chcieli z nami gadać. Powiedzą, że nasz gatunek został, coś tam, nie jest tu mile widziany, wszyscy ludzie. Tak, i wbrew powszechnej opinii nie zostajemy, nie musimy być koniecznie wydaleni z tej planety, ponieważ to jest tak banalnie proste, że powiem to o tym chyba podczas podczas powrotu. Na razie bawimy się. Tak, to jest wstrzyknięcie toksyny jest banalnie proste, ogranicza się tylko do wybrania tej opcji, ale my chcemy poławić się dłużej, ponieważ to jest fajne. Tak, i jak widzimy, hydrolium jest niestabilne w 4 milionach, nie wiem, dawki, czegokolwiek. Okej, i mamy teraz, widzimy, że iniektor jest zapełniony, wcale nie jest zapełniony, a pojemnik ma 5 milionów tego składnika. Tutaj oczywiście możemy sprawdzać, jak te pojemnik oraz iniektor są napełnione. Najpierw co musimy zrobić, to wypełnić iniektor. Ok. Teraz powinno być. Tak, iniektor ma 3 miliony. Ok. O to chodzi, już wyjaśnię, o co chodzi. O to chodzi, by pojemnik miał 4 sangeny, naprawdę nie pamiętam co to jest, a iniektor 3. Teraz musimy
Musimy to wszystko przemieścić z iniektora do pojemnika. Okej. Teraz jak widzimy, pojemnik ma 3 sangeny. Kurczę, co to jest? Teraz, co to było? Raczej to. Wypompowanie bodaj. Oczywiście to wszystko można cofnąć, jeśli nam coś nie idzie i chcemy wyzerować cały stan. Ja chyba coś skrzeniłem. No dobra, jeszcze raz. Okej. Najpierw to. Zawsze tutaj się gubiłem. Im więcej, bardziej mi to przechodziło za pomocą jakiegoś szczęścia niż za pomocą mojego rozumu. Okej. 3-5. Wspaniale. Coś źle robię. Znaczy, oczywiste, że coś źle robię. Tak. Chcę... Dobra. Chcę to zrobić. Właśnie, 5-5. Okej. Teraz chcę przetransferować to tutaj. O, właśnie. Teraz mi się udaje. Teraz widzicie, zaczynają oba pojemniki jakoś się napełniać. Teraz co chcę zrobić, to właśnie wypompować to z iniektora, nie z pojemnika. Wspaniale. Teraz z pojemnika chcę przetransportować do iniektora. Jeśli mogę. Dobra, i teraz trzeba znów napełnić pojemnik. Wspaniale. I teraz resztę przetransportować z pojemnika do iniektora. No, jak widzicie, error! I dostajemy 1500 doświadczenia, a gdybyśmy zdecydowali się na zatrucie rekina, wtedy nie dostalibyśmy nic, tylko dostalibyśmy doświadczenie od Rolanda, a tak dostajemy doświadczenie, o ile pamiętam, za to, co zrobiliśmy, oraz od Rolanda, za wypełnienie zadania. No tak. To jest Seabeast. Hello. Masz w ogóle oczy? A chyba tutaj mogliśmy. Zresztą. Tak, oczywiście, gdybyśmy zbliżyli się do bestii bez jakiejkolwiek akcji, wtedy by nas po prostu zżarła. Nie wiem, czy to jest obrazowane jakimś filmikiem, ale... No. Instant death. I wleczemy się. I... Okej. Okay. I gwiazdna mapa. Trzeci fragment. Jeden z Dantuin, drugi z Kaszyk oraz teraz trzeci na Manon. Hello. Wspaniale, i dostaliśmy już poziom. O ile pamiętam, gdybym zatruł rekina, wtedy bym dostał poziom jedynie podczas zaraportowania o całej sytuacji Rolandowi. No to już, jak złowieszczo wyglądam. Wow. Zły kosmita. No, zobaczymy atrybuty. To mi raczej się nie powiększy, tak samo to... Siła także nie. Zręczność chyba już mam dużo. Budowa, no raczej nie potrzebuję. Myślę, że wezmę po prostu... Trochę budowy mi się przyda. Na razie wiedzy mam wystarczająco. Ponieważ, nie wiem czy o tym wspominałem, kiedy jesteśmy po stronie mrocznej strony mocy, rany, jak to idiotycznie brzmi. Wtedy koszt zużywania takich mocy, takich jak
lighting lub... Tak, teraz mi się zapomniały wszystkie moce, takich jak slow i inne. Wtedy nam ten koszt spada, a wzrasta koszt zużywania tych mocy stojących po jasnej stronie. No, myślę, że no, na razie mi wystarczy tyle wiedzy, ile mam. Okej, teraz... Może trochę naprawy, zamarudziłem z nią. Oraz moce. Zobacz, mam wymaksowano...